Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj epizod dla użytkowników Mavic Air 2, ale nie tylko dlatego, że tego typu produkty jak ładowarka do ładowania równoległego jest dostępna też dla innych dronów, ale chciałem powiedzieć parę słów na temat oryginalnego sprzętu. Mamy tutaj w zestawie combo huba do ładowania trzech akumulatorów. Okazuje się, że nie możemy naładować ich równolegle. Najpierw ładuje się akumulator, który jest najbardziej naładowany, czyli ma najbliżej, najszybciej do stanu naładowania pełnego, a następnie kolejne, czyli musimy dosyć długo czekać. Dodatkowo, co jest jeszcze charakterystyczne, w tej ładowarce oryginalnej mamy tylko jedno wejście na USB, co z tego wynika, że możemy podładować albo urządzenie mobilne, albo kontroler, natomiast nie jesteśmy w stanie podładować równolegle, korzystając z oryginalnego, całkiem nietaniego sprzętu dwóch urządzeń, czyli na przykład tabletu i kontrolera. Słuchajcie, jeżeli kupiliśmy Mavic Air 2 w wersji podstawowej, wersja Basic z jednym akumulatorem, w tym momencie mamy w komplecie ładowarkę bez huba z tylko jednym wejściem i pozostaje nam do wyboru albo kupienie huba oryginalnego, który kosztuje około 250 do 300 zł nawet, że jest to stosunkowo bardzo drogi sprzęt, jak i mamy możliwość zakupienia ładowarki do ładowania równoległego. Zobaczmy w takim razie, jak się sprawuje w praktyce i czy warto taką ładowarkę sobie sprawić. Spójrzmy w takim razie na parametry oryginalnej ładowarki. 13,2 V to jest output nasz, czyli wyjście 2,82 A i USB ma też wyjście 5V, 2 ampery. To są te podstawowe parametry, jeżeli chodzi o oryginalną ładowarkę. Ale teraz zobaczmy, co się dzieje. To, o czym mówiłem, jest tylko jedno wyjście USB. I druga sprawa, że jeżeli mamy wersję Basic, zostaje nam tylko możliwość ładowania jednego akumulatorka w tym samym czasie. Zobaczmy w takim razie, jak sprawuje się hub do ładowania. Jak widać, po podłączeniu akumulatorów do huba i do ładowania równoległego, niestety okazuje się, że mamy tylko możliwość ładowania sekwencyjnego. Ładuje się w tej chwili ten prawy akumulatorek. Zobaczmy w takim razie, co kryje się w tym pudełku. To jest ładowarka do ładowania równoległego z AliExpressu, Made in China for Mavic Air 2. Nasze wyjście to 13,2 V i tutaj mamy 8 A, jeżeli chodzi o poszczególne gałęzie 13,2 na 2 A. Więc prąd jest nieco mniejszy, ale za to można ładować równolegle. Mniejszy prąd to wcale nie znaczy, że jest gorzej, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o wyjście USB, 5 V na 3 A. Oto elementy, które mamy w środku. Zasilacz, wersja europejska. Następnie mamy przewody do poszczególnych akumulatorów doprowadzające zasilanie. Jest instrukcja obsługi w języku chińskim i w języku angielskim. Są podane parametry, ładujemy w temperaturze od 7 do 40 stopni Celsjusza. Wygląda bardzo estetycznie, mamy dwa wyjścia USB i mamy też tutaj cztery wyjścia już ładujące nam poszczególne akumulatory. Zasilanie z tej strony. Słuchajcie, w tej chwili mamy podpięte już dwa urządzenia mobilne, czyli kontroler plus nasz tablet. Podpinam jeszcze drugi akumulator. Pierwszy jest podpięty. Mam w tej chwili do dyspozycji dwa. I możemy włączyć do prądu naszą ładowarkę. Ładuje nam się, jak widać, kontroler. Ładuje nam się tablet. I ładują nam się równolegle dwa akumulatory. Super. Touch the ground.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Link do tej ładowarki umieszczę na dole w opisie pod filmem. No i cóż, życzę Wam przede wszystkim bardzo dużo satysfakcji z korzystania z Mavica R2 i szybkich lotów, szybkiego ładowania, żeby przebiegało to sprawnie i tak jak sobie wymarzyliście. Słuchajcie, jeżeli chcecie coś więcej, pod filmem jest link do darmowego warsztatu, który ostatnio nagrywaliśmy, warsztat związany z filmowaniem z drona. Zachęcam serdecznie do zapoznania się z treścią. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!